Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj pochylimy się nad rozdziałem 13 Złotej Księgi Saint-Germain. Dzisiejsza lekcja może totalnie zmienić Twoje podejście do zdrowia, bo chodzi o to, jak jam jest, pomaga nam w procesie uzdrawiania i regeneracji zarówno ciała, jak i umysłu. To będzie konkretne i proste, więc zaczynamy. Rozdział 13 to lekcja o tym, jak jam jest, działa, jak nasz wewnętrzny uzdrowiciel. Mówi nam, że zdrowie i siła płyną z wnętrza, nie tylko z tego, co robimy na zewnątrz. Okej, brzmi to troszkę tak tajemniczo, ale zaraz to postaram się rozłożyć na części pierwsze. Kiedy zaczynasz mówić, jam jest zdrowiem, jam jest pełnią życia, wprowadzając te słowa do codzienności, to Twoje ciało zaczyna dostrajać się do tych afirmacji. To jak podanie organizmowi takiej duchowej witaminy. Twoje ciało reaguje na to, co mówisz i w co wierzysz. A Saint-Germain przekonuje, że afirmacje mogą działać jak wewnętrzne lekarstwo. Jak właściwie jam jest, może cię uzdrowić? Wyobraź sobie, że twoje ciało to taka mała fabryka, która działa na pełnych obrotach. Każdy twój organ, każda komórka słucha twoich myśli. I tu pojawia się moc afirmacji. Jeśli powtarzasz sobie, jestem zmęczony, nie dam rady, no to zgadnij co. Twój organizm zaczyna działać zgodnie z tym, co mu przekazujesz. Z kolei, kiedy mówisz, jam jest zdrowie, jam jest energia, to twoje ciało reaguje pozytywnie. I rozdział 13 tłumaczy właśnie to w ten sposób, że uzdrowienie zaczyna się od wewnętrznej harmonii. Afirmacje stają się jak taki pozytywny program, który twoje ciało zaczyna wykonywać. Twój organizm dostaje informację, hej, jestem zdrowy. I zaczyna działać w zgodzie z tym przekazem. Wyobraź sobie, że budzisz się z bólem głowy. I zamiast poddać się myśli, jestem chory, nic mi się dzisiaj nie uda, to spróbuj powiedzieć, jam jest zdrowy, jam jest siła, jam jest pełnia życia. I nie oczekuj cudów w sekundę, ale z czasem zauważysz, że twoje ciało zacznie lepiej reagować. Może ból nie zniknie od razu, ale twoje nastawienie już pomoże ci go łatwiej znieść. To jak podkręcanie wewnętrznej odporności. Dobra, ale jak to wdrożyć w codzienność? Więc kluczem jest konsekwencja oczywiście. Nie wystarczy raz powiedzieć, jam jest zdrowie i liczyć, że wszystko się samo naprawi. Bo to jest jak trening. Im więcej powtarzasz te afirmacje, tym bardziej twoje ciało i twój umysł wchodzą w ten taki pozytywny stan. Możesz zacząć od prostego porannego rytuału, że się budzisz rano i zanim jeszcze zacznie się dzień, to powtarzasz sobie, jam jest zdrowie lub ja jestem zdrowie. Ja jestem energia. Ja jestem pełnia życia. I nie musisz nawet robić tego głośno, wystarczy w myślach. Po jakimś czasie zauważysz, że twoje ciało, twój nastrój, a nawet sposób myślenia zaczną się zmieniać. Powiedzmy, że zmagasz się z chronicznym zmęczeniem. Zamiast co rano wstawać z myślą, o Jezu, znowu jestem wykończony, to spróbuj afirmacji, jam jest pełen energii. Jam jest siłą, która prowadzi mnie przez ten dzień. I nawet jeśli nie poczujesz efektu od razu, to twoje ciało zacznie dostrajać się do tego przekazu. To jak włączenie takiej wewnętrznej baterii. Podsumowując, rozdział 13 Złotej Księgi to przypomnienie, że zdrowie zaczyna się wewnątrz. Twoje myśli, twoje afirmacje mają realny wpływ na to, jak funkcjonuje twoje ciało. Więc jeśli chcesz poczuć się lepiej, to zacznij od pracy, jak jest. Każdy dzień to nowa szansa, żeby zmienić swoją rzeczywistość na lepsze. I to od wewnątrz. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, kochani. Trzymajcie się tam zdrowo. I nie zapominajcie, jam jest. To wasze wewnętrzne lekarstwo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.